No Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Drugi dubel, trzeciego nie będzie. Segregacja sanitarna nie do końca przechodzi tak, jak powinna, a to dlatego, że między innymi dosyć istotna informacja: Eric Clapton powiedział, że nie będzie grał tylko i wyłącznie dla zaszczepionych, odmawia, nie godzi się na segregację ludzi. Zapraszam. Brytyjski gitarzysta Eric Clapton oświadczył, że nie będzie występował na koncertach, gdzie będą wymagane certyfikaty sanitarne, zaświadczające o przyjęciu szczepienia przeciwko COVID-19. Poinformował amerykański magazyn muzyczny The Rolling Stone. Muzyk ogłosił swoją decyzję w odpowiedzi na zapowiedź premiera Wielkiej Brytanii Borysa Johnsona, że certyfikaty sanitarne będą wymagane m.in. w klubach i salach koncertowych. W połowie maja Clapton przyznał, że bardzo. Bardzo odchorował yy, przyjęcie szczepionki przeciwko 19. Wywołała ona u niego ciężkie skutki uboczne, zarówno po przyjęciu pierwszej, jak i drugiej. Dawki. 76-letni brytyjski muzyk już wcześniej nieprzychylnie wypowiadał się na temat decyzji swojego rządu. Clapton na początku tego roku skrytykował władze za surowe ograniczenia covidowe w utworze Stand and Deliver. Nagranie powstało we współpracy z Van Morrisonem, który również jest krytykiem restrykcji. Pierwsze duże koncerty Claptona na Wyspach Brytyjskich zapowiedziane są dopiero na maja 2022 roku. We wrześniu roku Artysta zagra kilka koncertów w Stanach Zjednoczonych, między innymi w Austin, w stanie Texas czy y, Tampie na Florydzie. Zapewne są ludzie, którzy y, powiedzą: A no, Clapton, on sobie może i tak to nic y, nie zmieni. Może zmieni, może nie zmieni, ale y, jakby nie było, ten głos idzie w świat, to zresztą widzicie, bo ja się o tym dowiedziałem z. Prasy polskiej i zagranicznej. I to jest ważne, bo to jest kolejny głos, kolejnego już artysty, że tak powiem, światowego formatu, który nie godzi się na nierówne traktowanie ludzi. I oby takich artystów, i nie tylko, oby takich ludzi było coraz więcej. Pozdrawiam na razie.